Cześć, witajcie w nowym vlogu. Właśnie wróciłam z Lidla i będę rozpakowywała te zakupy razem z Wami. Pokażę Wam, co kupiłam, ale ostrzegam, zmienię ten kadr, czekajcie. Ale ostrzegam, że to nie będą same zdrowe rzeczy. Tak więc w komentarzach tam na spokojnie. To nie są oczywiście produkty, które będę sama jadła, gdyż dołączy do mnie mąż, córka oraz mamy gości, przyjeżdżają do nas na tydzień, więc kilka rzeczy też kupiłam pod nich, ale myślę, że to będzie taka dobra okazja, żeby pokazać kilka produktów razem z cenami i poprzeliczam je na złotówki. Zawsze jak to nagrywam, to mówię to z taką łatwością. Następnie Magda, która edytuje ten film, żałuje. Żałuję, że ta poprzednia Magda to powiedziała, bo ta edycja się wydłuża bardzo. Ale dobra, zaczynamy. To będzie takie bez jakichkolwiek kategorii, po prostu będę wyciągała zakupy, tak jak mówiłam, robiłam w Lidlu. Jest to najtańsza opcja na Malcie, tak mi się wydaje, ale jak porównuję z innymi marketami, mniejszymi, większymi, albo z takimi stoiskami pojedynczymi, no to jest taniej. Czekajcie, wezmę Was jeszcze troszeczkę w górę. Dobra, niech będzie tak. Tam mi rosną kiełki, ale powoli, powoli dopiero zaczynają, bo pamiętam, że tam kończyłam poprzedniego vloga na tym. Tutaj mamy pietruszkę. Wzięłam pietruszkę i wzięłam... Czekajcie, wzięłam bazylię, bo planuję zrobić chlebek ziołowy, taki, który się odrywa. Były takie dwa, zazwyczaj jak jeszcze jest na przykład kolendra, to dodaję kolendrę, ale pachnie mega ładnie. I tutaj było całe zaziemione, więc więcej plastiku. Tak, tego plastiku też będzie trochę. To, co mogę, wsadzam w takie siateczki wielokrotnego użytku albo po prostu kupuję bez żadnych opakowań, jak na przykład banany. Gdzieś tutaj jeszcze była druga taka kiść, bo planuję, jak już będą takie bardziej dojrzałe, je tak tu pokroić i zamrozić i potem wrzucam je do termomiksa i są lody. Więc bardzo polecam lody bez cukru, ale czasami nie ma alternatywy dla tych produktów pakowanych w plastik. Jasne, mogłabym iść sobie gdzieś tam tutaj do warzywniaczka poszukać tego, tutaj tego, ale jeżeli mam godzinę na zakupy, to robię co mogę. Tak więc dalej mamy, to też pachnie fajnie. Dalej mamy oczywiście seler naciowy, gdyż planuję zrobić lasagne i to będzie w sosie, bo najpierw sos. I jak już jesteśmy w temacie owego sosu, może jednak jakieś kategorie nam się tutaj porobią, to wzięłam takie trzy paczki na polski wołowiny. Tak więc z tego powstanie sos. Odkładamy dalej, nagrywa się, to dobrze, że się nagrywa. Następnie orzechy włoskie. One zaś posłużą mi do ciasta marchewkowego. Ostatni raz ciasto marchewkowe myślę, że robiłam z 10 lat temu. Jakoś tak w otoczeniu moim ludzie za bardzo nie przepadają za nim. Mam nadzieję, że moi goście lubią. W sumie jak nie lubią, to słabo. Ale zawsze robię tiramisu i to tiramisu już mi się tak przejadło, więc teraz coś innego. Tutaj mamy 2 kilo ryżu. Raczej bierzemy zawsze jakiś większy ryż, bo i tak to przesypujemy do słoików. Tutaj ciastka. Za bardzo nie mamy jakichkolwiek słodyczy w domu, więc tak stwierdziłam, dobra, nie wiem, nie zdążę zrobić tego ciasta marchewkowego i niczego nie będę mogła podać, więc na wszelki wypadek niech będą sobie ciastka. I tutaj patrzę, myślałam, że to jest jakaś czekolada, którą wziął mój mąż, ale nie, domyślam się, bo tutaj nauka włoskiego wjeżdża, że jest to papier ścierny. W sumie nie wiem, po co akurat nam teraz papier ścierny, ale najwidoczniej jest jakiś powód. Dalej pomidorki. I to są jedyne pomidorki z
maltańskiego Lidla, które mają jakiś smak, według mnie. Tutaj gdzieś będzie ich jeszcze trochę więcej, ale te pozostałe, nie wiem, jakby jeść wodę. Także tylko te. I słyszałam, że w Polsce też są właśnie w takim opakowaniu. Ale w Polsce to będziecie mieć, albo już macie, nie wiem, pomidory malinowe, czy tam pełno jakichś takich warzywniaczków. Także trochę inna sytuacja. Masło. Idziemy dalej. Nie wiem, czy to wyciągnę jedną rękę. Ups. Okej, chyba wszystko przeżyło. Dalej mamy kapsułki Ariel. Niesamowicie ciekawe, wiem. Nie wiem, czy tam wszystko jest ok. I pierwszy raz widziałam w Lidlu maltańskim mleczko kokosowe. Więc będziemy testować. Zapewne do curry. Tak, dwa jednak, dwa. Lecimy dalej. Zazwyczaj biorę i mega polecam. Nawet tak bardzo polecam, że po to pójdę. Mleko, nie mleko, napój owsiany do kawy. Konkretnie ten. 10 na 10. Tylko, że on nie jest najtańszy. I pamiętam, że w Polsce tata mi robił kawę z czymś takim lidlowskim. Barista z dopisem. I to było bardzo smaczne, więc zobaczę, czy... bo to jest jakaś nowość u nas w Lidlu, czy to też będzie, powiedzmy, jakimś tam zamiennikiem tego z Oatly, ale mega, mega. I nawet osoby, które piją kawę z normalnym mlekiem, całkiem to lubią, więc chyba okej. Okay. Dalej mamy gruszki. Dlatego, że się pojawiły i stwierdziłam rany. Nie pamiętam, kiedy jadłam gruszki, więc wzięłam trzy. Już nie mam gdzie tutaj odkładać tego. Dalej mamy ananasa w puszce. To też będzie mi potrzebne do ciasta marchewkowego, żeby mi to nie poleciało. Mówiłam o lasagne i zazwyczaj używam takiego normalnego, powiedziałabym, makaronu do lasagne, takiego twardego, surowego. A teraz postawiłam na świeższą wersję. 15 minut tylko w piekarniku. Zobaczymy, co to wyjdzie. Na wszelki wypadek wziąłam dwa, bo nie wiem, ile mi będzie potrzebne. Najwyżej będziemy dwa razy jeść lasagne. To chyba nawet dobrze. Czy tutaj coś jeszcze jest? A, to po prostu wziąłam jakiś żel pod prysznic. Nie znam, ale chciałam coś mniejszego, bo mamy same takie wielkie rozmiary. Tutaj też dla gości wzięłam do spróbowania krem pistacjowy i tutaj mam rzodkiewki. Oczywiście, że wolałabym kupić pęczek i sobie po prostu normalnie odkroić, a nie ładować w plastik, ale nie było ich w warzywniaku, kiedy byłam dwa dni temu, a w Lidlu mamy tylko taką wersję. I powiem Wam, że ogólnie tak, jeżeli chodzi o ekologię, to Malta jest trochę, mam wrażenie, do tyłu. Tutaj wyjmowałam powtórki, które już pokazywałam, rzeczy pomarańcze. Teraz mamy ogórka. Czemu te ogórki zawsze pakują, nie? W ten plastik? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Następnie. Spore te zakupy. Trochę trwa ten haul. Dalej mamy sery. Na Malcie jest bardzo duży wybór różnych serów z Włoch. Kaciotta, ale jest dobry. Jest taki dosyć miękki, ale nie taki bardzo. Całkiem ciekawy, a ja nie jestem jakąś super fanką serów. Następnie do lasagne mozzarella. Tutaj mamy też fasolkę szparagową, która wygląda ładnie, a nie tak, jakby miała sobie zaraz gdzieś pójść. Także chyba zaczynamy sezon fasolkowy. I tutaj jeszcze w klimacie warzywnym szparagi. Ostatnio kupiliśmy trzy takie paczki, jak byliśmy w Lidlu, i były bardzo dobre. Chyba pokazywałam Wam tydzień temu, nie? Tak mi się wydaje. Więc wzięliśmy jeszcze jedną paczkę. Dobra, tu są powtórki, okej. Okay. Tu jakiś ser wziął mój mąż. Parmezan, ale jakiś 30-miesięczny. Stary.
Jest taki dosyć intensywny w smaku. Kolejny ser, bo on chyba planuje zrobić jakąś deskę serów, więc taki ser. Ogólnie Lidl maltański, to tak jak w Polsce jest czasami tydzień włoski w Lidlu, to po prostu na Malcie to jest cały czas. Gdyż cały czas są te produkty. No nie wierzę, jeszcze jeden ser? No dobra, skamorza, ale skamorza wędzona. Trochę smakuje jak oscypek, naszym zdaniem. Dobra. I wzięliśmy też paczkę tortilli, jak to woli. Tak po prostu, żeby była w spiżarni. Czasami na szybko trzeba coś tam zrobić, więc niech sobie leży. Tulipany. To chyba są moje ulubione kwiaty, więc sama sobie kupuję. Albo można powiedzieć, że mąż mi kupuje, nie wiem. Jeżeli razem jedziemy do Lidla, to nie wiem jak na to patrzeć, ale... No. I dalej mamy makaron, dwa w sumie, takie makarony, tagliatelle. Ja tutaj dla mojej córki takie jogurty bez cukru, małe, jako taka przekąska całkiem ok. Dalej mamy skyr, większy. Dużo białka. Philadelphia, również do ciasta marchewkowego. Słyszycie te ptaki? Wiecie, do takiej polewy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ostatnia rzecz chyba tutaj, tak mi się wydaje. Pierwszy raz coś takiego widziałam i to są proteinowe puddingi. Takie. Ja wiem, że są bardzo popularne te osobno czekoladowe, osobno waniliowe, czy tam jeszcze jakieś inne smaki. W Polsce też widuję je co chwilę gdzieś u kogoś, a tutaj zrobili taki mieszany i trochę mniejszy. I taki mały kubeczek ma 15 gramów białka, więc całkiem ok. I z tego co czytałam, jest bez cukru. A dobra, jeszcze tutaj mi się schowała marchew, więc jeszcze... Trochę marchewek, ale tak patrzę, jakieś brzydkie. Co się dzieje z gardłem? Może nie będę tutaj za bardzo krzyczała, bo u nas jeszcze niektórzy śpią, ale przyszłam trochę do was pogadać. Przy okazji się uczeszę, nie wiem, po prostu miałam pod ręką taki, ja to nazywam podróżny grzebień. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło z moją szczotką. Podejrzewam, że jest w to zamieszana pewna czterolatka, ale okej. Powiem wam, że ostatnio strasznie wieje na Malcie i nie mówię tego po prostu narzekając na pogodę, że o, wieje, jest straszne, bo jest ciepło, ale po prostu nagrywanie na zewnątrz odpada. Dzisiaj wydaje mi się, że zdążę sobie zrobić taki spacer nad morzem, bo i tak muszę pojechać tam do centrum, ale zresztą sami zobaczycie, co z tego wyjdzie. Najwyżej po prostu wstawię z jakąś muzyczką, no bo nagrywam coś, mówię, opowiadam i potem próbuję to odsłuchać i jak miałam poprzedni aparat, to miałam na nim taki, nie wiem, taki puszek, który trochę te hałasy tak minimalizował, takie szumy, więc to było ok. Nałożę sobie taki krem pod oczy z Isany. Trochę pieczę, ale tak bardzo delikatnie, ale wydaje mi się, że jest bardzo ok kremem z witaminą C. Więc to zaraz. Ale jeszcze chciałam wam powiedzieć, że wczoraj wieczorem dostałam wyniki badań krwi i to CRP mam trochę podwyższone. CRP jest to coś, co nie wiem, jakoś trochę mnie stresuje, bo z tym były zawsze związane złe rzeczy w moim życiu. No ale z drugiej strony CRP jest też podwyższone, jak na przykład nie wiem, chorujemy, w sensie jesteśmy przeziębieni, nie? Tego typu choroby mi chodzi,
po prostu jakiś tam stan zapalny, cokolwiek. Sorry, że tak patrzę, ale nie chciałabym sobie tutaj włożyć tego kremu do oka. I no ja te badania robiłam, jak tutaj od razu przylecieliśmy. No i może są to po prostu pozostałości po tej mojej chorobie włosko, trochę polskiej. Jednak dawno mnie nic nie rozłożyło, tak na kilka dni. Więc na to liczę. Myślę, że po prostu za jakiś czas powtórzę te badania. No już teraz zupełnie dobrze się czuję i no, nie odczuwam w sobie niczego złego. Na usta dzisiaj zamiast pomadki nałożę sobie maść z witaminą A. Myślę, że jest to produkt, który każdy zna. Za kilka złotych w aptece. Pamiętam czasy, jak to było za 3 z kawałkiem. No teraz wiadomo, że już jest więcej. Ale jak właśnie mam takie przesuszone usta, albo skórki, albo ostatnio mam problem tutaj. I to jest takie, nie wiem, między palcami mam takie po prostu suche miejsca. Genialne, genialne. Żebym jeszcze była bardziej systematyczna w nakładaniu tego, to w ogóle byłoby idealnie. Ale no, mam problemy z tą systematycznością. Zostawię sobie tak, niech to się wchłania. Tak więc, te badania krwi po prostu sobie powtórzę. To nie jest tak, że teraz jeden podwyższony wskaźnik od razu mi tutaj wali życie. Okej, kichnęłam. Dobra, został mi jeszcze ten krem. Wcześniej też wklepałam sobie poza kamerą serum. Więc krem Wianek. Bardzo dobry krem nawilżający, taki na dzień. Po prostu dobry. Jeszcze czytałam Wasze komentarze, te pod poprzednim filmem, dotyczące telefonu z banku. No to powiem Wam, że to naprawdę był telefon z banku. I to było tak, że my zaczęliśmy telefonem, ale potem kontynuowaliśmy, no tak, bo to był Pan, rozmowę mailową. Ja też sprawdzałam ten numer i rzeczywiście to jest bank i po prostu sprawdzają. Tam dostałam bardzo fajny komentarz, przesunę się, żeby tutaj go wstawić, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie przeczytać, no bo tak, właśnie tutaj o to chodzi. I teraz tak trochę na wyrywki jadą, tylko że ja myślałam, że tak jakby te wyrywki, to nie wiem, jak ktoś dostaje nagle przelew na jakąś wielką sumę, i jest takie, co to jest, prawda, za nadawca tego, że coś naprawdę wygląda podejrzanie, a nie, że z YouTube'a, no nie wiem, jakieś 200 euro. Więc okej. Zaskoczyli mnie, ale ogólnie potem dostałam wiadomość, że dobra, jest wszystko w porządku i napisali, że obejrzeli kilka moich filmików, ogólnie wiecie, no nagrywam po polsku, ale że obejrzeli i życzą mi zdrowia. Także dostałam życzenia zdrowia z banku, fajnie, i że wszystko jest ok. Także no nic nie musiałam, nie wiem, jakoś udowadniać, jeszcze coś dosyłać, czy cokolwiek. Po prostu stwierdzili, że rzeczywiście ta osoba tam gadająca na tym kanale, to ja. Ale też właśnie czytając te komentarze, tak sobie pomyślałam, że bardzo się cieszę, że jesteście tacy ostrożni, że zwracacie uwagę na takie rzeczy. Tyle się teraz słyszy, nie? O tych wszystkich oszustwach. Ja też próbuję przestrzegać dziadków, rodziców, bo teraz szczególnie, że AI, sztuczna inteligencja w sensie, mocno wchodzi, to tak jakby jest to jeszcze trudniejsze do wychwycenia, że to rzeczywiście dzwoni jakiś urząd, bank, albo nawet, nie wiem, nasz brat. Tak, bo po prostu potrafią tak pozmieniać głos. Teraz też była taka akcja na Instagramie, to w ogóle mnie zdziwiło i chyba pierwszy raz w ogóle słyszałam o czymś takim, że ktoś może na przykład do mnie zadzwonić i to mi się wyświetli jako numer mojej mamy. Czajcie? Że po prostu ja sobie myślę, że o, dzwoni moja mama, to ma nawet swoją nazwę. Uwaga, tutaj wjeżdża nazwa, jeżeli ktoś by chciał o tym więcej poczytać. Że ja widzę na swoim telefonie, że normalnie dzwoni mama, jej numer telefonu. Ja odbieram, zakładając, że to jest moja mama, a tam jakaś pani, która udaje moją mamę i na przykład mówi, o, bo tutaj jestem chora, albo wiesz, o, Magdzie, miałam wypadek, weź mi tutaj, wyślij, nie wiem, blikiem, tak, w Polsce bliki są popularne, wyślij mi tutaj blikiem 2000.
I po prostu, wiecie, to, tak jakby z czasem, z roku na rok, te wszystkie metody poszukiwania będą się tylko rozrastać i będą coraz trudniejsze do właśnie wychwycenia. Dlatego bardzo się cieszę, że jesteście uważni i zdecydowanie jest to dobry pomysł, że jeżeli nie jesteśmy pewni, co to ma być, co to jest za telefon, to żeby samemu zadzwonić do banku albo się przejść i na pewno nie podawać najróżniejszych danych o sobie, ale też właśnie o tym koncie, zdecydowanie nie robić jakichś tam testowych przelewów. Też dosyć popularne, bo widziałam po prostu u taty na telefonie, jak on dużo tego dostaje. Są jakieś takie, twoja paczka została, SMS-y, czy ja to powiedziałam? Nie wiem, dobra, po prostu zaraz muszę iść. Twoja paczka nie może zostać doręczona, wpłać tam, nie wiem, złoty 12 pod tym linkiem, nie? I po prostu osoba klika w ten link i bardzo dużo różnych złych rzeczy może się wtedy stać. Także bądźmy uważni jak najbardziej. Tak jak mówię, muszę już lecieć. Ludzie tam wstają, coś jemy i będziemy wychodzić. Chociaż ta pogoda, chmury, chmury, chmury. Mimo że mamy dzisiaj 20 stopni, to jak tak patrzę przez okno, to zdecydowanie na te 20 stopni nie wygląda. Tutaj naszym gościom nie do końca poszczęściło się, że jeżeli chodzi o pogodę, no bo temperatura to jedno, ale jeżeli na Malcie nie ma słońca, to ta woda chociażby nie wygląda aż tak niebiesko, jakby mogła. Wręcz błękitno, tylko jest taka szaro, niebieska, mech. Więc szkoda, no ale nie poradzimy nic. Także lecę i widzimy się już, nie wiem gdzie, może w Pembroke. Przenieśliśmy się do Pembroke. Ładne budynki. Chyba coś tutaj odnawiali i jestem teraz w miejscu, gdzie za bardzo nie wieje, więc tylko zaprezentuję. Oto morze. Ale dzisiaj chyba jest jednak trochę spokojniejszy dzień. Nadal jest ciepło, krótki rękawek, spódnica i zrobiło się tak strasznie duszno. Nie lubię takiej pogody i żałuję, że nie wzięłam też okularów przeciwsłonecznych. Tutaj trochę sobie pomarudziłam. No dobra, pójdźmy zobaczyć te fale, bo widzę, że coś tam się dzieje. Dotarłam. No, może jest zdecydowanie spokojniejsze niż przez ostatnie dni. Tylko, że wiecie co? Kilka minut temu mówiłam, że no, są takie chmury codziennie, jakby miało padać, ale nie pada. I zaczęło kropić. I jestem pośrodku niczego. Tam mamy, gdzie? Tam mamy po prostu wszędzie mieszkania. No to raczej nie wbije się komuś na chatę. Tam hotele, tam zakład, nie widać go, a tam związany z osmozą, tutaj natomiast morze. Jeżeli lunie, to tak średnio mam się gdzie schować. Pamiętam jak kiedyś, to były raczej nasze początki na Malcie niż trochę dalej, odgłosy z budowy jak coś. Przechodziłam sobie nad morze, między innymi tutaj i nagrywałam film. Trochę popracowałam, przychodziłam tutaj z komputerem albo po prostu z notatnikiem, kiedy miałam takie dni bardziej planowania czegoś. I potem przestałam. Potem zamknęłam się, wiecie, w biurze swoim domowym. No bo tak jest łatwiej, no bo tak jest szybciej, bo nie trzeba nigdzie dojeżdżać, bo obowiązków raczej dochodzi niż ubywa i trochę mi tego brakuje.